Jest z nami nasz ubiegłoroczny zwycięzca, Francis Florent Seurat, rozstawiony w tym turnieju z numerem drugim. Jego pierwszym przeciwnikiem jest Łukasz Kubot, w związku z czym zapytam pana Floranta, czy będzie to rewanż za siatkarski finał Mistrzostw Europy Polska-Francja, w którym Polska wygrała. So I'm going to ask you about the volleyball match, if you are interested in volleyball, because, you know, it was the final Poland versus France, and Poland won. So do you like sports, do you like volleyball? Yeah, I mean, I like all sports, like basketball, volleyball. I know there is also the European Championship of Basketball and Volleyball. I didn't know that France was in final, but congratulations to Poland. Thank you very much. Florent lubi w ogóle sporty związane z piłką, siatkówkę, koszykówkę. Nie wiedział, że Francja gra w finale Mistrzostw Europy, ale gratuluje Polsce. So what's going to be your tactics against Łukasz Kubot? I think he's a very dangerous player, very talented. He serves very good, and yeah, I have to be very careful to be aggressive when the match begins. And no, I have to play my game, to be aggressive, and try to leave Lucas far off the baseline. So, but it's a very dangerous player, so it will be a very difficult match, and it's a difficult first round. So. Okay, may the better player win. Yeah. Zapytałam Floranta o jego mecz z Łukaszem Kubotem. Powiedział, że Kubot to jest utalentowany zawodnik, który ma bardzo dobry serwis, w związku z czym od samego początku należy grać agresywnie i trzymać Kubota z dala od siatki.